Ja dzisiaj chciałbym po części nawiązać do pewnych rzeczy, myśli, które także i ona czytała z Bożego Słowa. W psalmie 127 jest to pieśń pielgrzymek, napisał ją Salomon. Nie wszystkie psalmy napisał Dawid. Napisał ich około 70, może troszeczkę więcej. Niektóre psalmy nie mają swojego autora, ale to nie jest najważniejsze. Mamy do czynienia ze Słowem Bożym. Psalmy są częścią Bożego Słowa, częścią tej części ksiąg natchnionych, które Żydzi zaliczali do trzeciej grupy obok ksiąg mojżeszowych i proroków. I tutaj mamy tak napisane w psalmie 127. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż, daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Moi drodzy, kiedy na pierwszy rzut oka czytamy ten fragment Bożego Słowa, niektórzy mogą myśleć, że Pan Bóg jest za tym, żebyśmy nic nie robili. Że próżno się człowiek trudzi, próżno wcześnie wstaje, próżno późno kładzie się spać, a więc jest zagoniony i zapracowany. I tak, kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, mamy jakby takie pierwsze wrażenie, czy może się zrodzić takie pierwsze wrażenie. Ale kiedy uważnie przypatrzymy się temu Bożemu Słowu, a także innym fragmentom Bożego Słowa, nagle dostrzegamy, że Bóg ma zupełnie coś innego na myśli. Bóg oczekuje, że jako ludzie nie będziemy polegali tylko na samych sobie, na swojej własnej sile, ale że potrzebujemy w każdej dziedzinie naszego życia i w całym naszym życiu, potrzebujemy Bożej obecności, potrzebujemy Boga i Bożego błogosławieństwa. Tu jest napisane, że jeśli Pan domu nie zbuduje. Kiedy czytam Biblię, kiedy czytam Boże Słowo, możemy zauważyć, że budowniczym, że Bóg przedstawia się i mówi o sobie, że jest budowniczy. I kiedy jesteśmy na mieście, czy kiedy byłem w Nowym Jorku i widziałem te potężne, wiecie, drapacze chmur, kiedy jesteś na górze i patrzysz na dół, to wszystko takie jest małe, drobne, i podziwiasz te wielkie budynki, które zbudował człowiek. I od razu przychodzi myśl. Te budynki nie powstały od tak same z siebie. One nie znalazły się nagle gdzieś, jakiś huragan przyszedł, prawda, i postawił na wieżowce, na Manhattanie. Ale doskonale wiesz, że za tym stoi człowiek, inteligentny człowiek. Stoi ktoś, kto zaplanował to wszystko, który to zbudował i tak dalej, i tak dalej. Ale to są tylko wielkie budowle. To są tylko wielkie rzeczy, które czynią ludzie, ale kiedy ty i ja popatrzymy wokół siebie, dostrzegamy rzeczy, które stworzył Bóg, które zaprojektował Bóg, które stworzył Bóg, które daleko, daleko więcej przekraczają wszystko to, co człowiek może uczynić własną siłą. Inaczej mówiąc, kiedy tutaj mowa jest o tym, że jeśli Pan nie zbuduje domu, to przede wszystkim chcę powiedzieć, że Bóg jest budowniczym całego świata. Całego świata i całego wszechświata, całego kosmosu. I kiedy dzisiaj ludzie to badają, patrzą, jak to wszystko działa, to jest tym niesamowita dokładność i precyzja. A nawet kiedy patrzymy na siebie samych, na nasze ciała, na drobne rzeczy, jak lilie polne, kiedy temu się przypatrujemy, widzimy, że za tym stoi jakiś budowniczy, jakiś konstruktor, jakaś inteligencja, ktoś, kto to wszystko cudownie uczynił. Dlatego nie dziwię się, kiedy psalmista w psalmie 139 pisze: ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam cię, że cudownie stworzyłeś mnie, cudowne są dzieła twoje. Inaczej mówiąc, psalmista, myśląc o sobie, o swoim życiu, o swoim ciele, patrząc na siebie, mówi, to nie mogło tak samo z siebie powstać. Ale mówi, jest Bóg, który mnie stworzył, który mnie uczynił i oddaje Bogu chwałę, oddaje Bogu cześć. Słowo Boże mówi, że każdy dom jest przez kogoś budowany. A tym, który wszystko uczynił, jest Bóg, tak pisze autor listu do Hebrajczyków.
A więc mam do wyboru albo uznać, że ktoś taki jest, albo się temu ciągle sprzeciwiać. Ale fakt pozostaje faktem. Jak to, co widzimy, co człowiek czyni, do tego potrzeba wielkiej mądrości, inteligencji, siły, o ileż bardziej do tego wszystkiego, co jest wokół nas i do tego, żeby zaistniało życie. Bóg jest budowniczym całego świata. Wielu ludzi jakby nie widzi potrzeby tego, nie dostrzega potrzeby, że oni potrzebują w ogóle Boga w swoim życiu. Ale jeśli pomyślimy o życiu, że ono jest czymś więcej niż tylko chwilą tutaj przemijającą, że ma ten wieczny wymiar, to żeby coś było zbudowane o tym wymiarze wiecznym, trwałym, do tego potrzebny jest Bóg. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że kiedy my przychodzimy na ten świat, rodzimy się, mamy początek, ale Biblia mówi, że nasze życie nigdy się nie zakończy. A więc potrzebny jest Bóg, abym nie tylko przeszedł przez to życie, ale abym przeszedł na drugą stronę i abym mógł przejść do wieczności i trwał w tej wieczności w Bożej obecności, a do tego potrzebujemy Boga. Nie możemy przejść tak o własnych siłach, jak Henia mówiła, chodziła swoją własną drogą, według swoich własnych myśli, ale przychodzi taki moment, że będziesz musiał przejść na drugą stronę. Pytanie jest, czy to, co jest zbudowane we mnie, jest zbudowane od wiecznego Boga, ma wieczny wymiar, czy go nie ma? Czy nam się to podoba, czy nie? Taka jest kolej rzeczy i to nastąpi. Pierwszą rzeczą dlatego, o której chcę wspomnieć, to to, że Bóg czyni nowego człowieka. Jest budowniczym tego nowego stworzenia. My jako ludzie, wszyscy, jak tutaj jesteśmy, upadliśmy w grzechy. Ani jeden z nas w oczach świętego Boga nie nadaje się do Bożego Królestwa sam z siebie. Nikt z nas nie może stanąć przed Bogiem i mówić, Boże, moje życie jest okej. Niektórzy sobie z tego zdają sprawę, inni nie. Ale tak naprawdę tego nowego życia, które pochodzi od Boga, nikt z nas sam sobie nie jest w stanie dać. Ono pochodzi od Boga. Tak jak Bóg stworzył ten świat z niczego. Ja już kiedyś wam mówiłem, że słowo bara, stworzyć w języku hebrajskim, ono odnosi się tylko do działania Boga. Nigdy nie zostało użyte odnośnie działania człowieka. To bara jest, kiedy Bóg tworzy coś z niczego, on wypowiadał słowo i rzeczy się stawały i zaistniały. Ale jest jeszcze coś potężnego, co Bóg czyni. On nie tylko uczynił ten świat materialny i duchowy, ale Biblia mówi, że on ma moc przemienić, zmienić, dać nowe serce, nowe życie człowiekowi, który od niego daleko odszedł z powodu grzechu. Człowiekowi, który jest pogrążony w ciemności, który tak naprawdę nie wie po co i dlaczego i dokąd zmierza. Nawet nie ma czasami świadomości, że tak naprawdę dzień po dniu zbliżamy się, aby stanąć przed Bogiem i zdać sprawę ze swojego życia przed Bogiem. I to jest taki straszny stan, bo człowiek jakby żyje chwilą i dzisiaj się mówi, żyj chwilą, nie przejmuj się tym, co będzie jutro. A Bóg mówi, nie, ja jestem tym, który zbudował wszystko, ja jestem tym, który powołał wszystko do istnienia i przede mną człowiek będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia. Ale jest też Bogiem, który mówi, nie chcę zostawić człowieka w tym stanie, w którym się znalazł z powodu upadku, z powodu grzechu. Ja mam moc z powrotem go z tej śmierci, z tej ciemności wyrwać. Mam moc uczynić coś, czego nikt z ludzi nie jest w stanie uczynić. Mam moc dać mu nowe serce do jego wnętrza. Mam moc przemienić jego wnętrze, aby zaczął miłować prawdę, zaczął miłować mnie, zaczął miłować to, co jest czyste, święte i sprawiedliwe. Zwróćcie uwagę, jak ludzie mają takie upodobanie w nieczystości. Wiecie, kiedy obserwujemy nawet współczesny kabaret, ja tego nie oglądam w ogóle, bo co słowo jest albo przekleństwo, albo nawiązanie do jakiejś niemoralności i tak dalej, jest ohydne to wszystko. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy wychodzi taki człowiek na scenę i on zaczyna sypać wulgaryzmami, albo dwuznacznościami, albo wręcz mówi o rzeczach nieczystych, niemoralnych, cała sala się śmieje. Wszyscy się śmieją. Ja sobie myślę, z czego wy się śmiejecie?
To, że ktoś zaklnie, wy się śmiejecie. To, że ktoś powie złe rzeczy, wy się śmiejecie. Ja sobie się zastanawiam, co musi się dziać w sercu Boga, który patrzy i nie widzi, że ludzie brudzą się coraz bardziej i bardziej. Kto zmieni tak zepsute serce człowieka? Kto zmieni serce człowieka, jego sposób myślenia, które nie widzi w tym nic złego, nic niewłaściwego, uważa, że to jest dobry joke, dobra zabawa, dobry fun. Ale Bóg mówi, że ten, który jest budowniczym wszystkiego, ma moc odrestaurować każdego z nas. Chwała za to Bogu niech będzie. Czy możecie powiedzieć chwała Bogu? Chwała Bogu, że Bóg jest w stanie całkowicie mnie odrestaurować. Wręcz Biblia nazywa to, On nas stworzył do nowego życia, dał nam nowe życie. To już nie jest to stare życie, w którym miałeś upodobanie, w którym się cieszyłeś, albo nie dostrzegałeś nawet tego, że ktoś coś niewłaściwego robi, ale teraz, mając Boże życie, mając Boże Słowo w swoim sercu, zaczynasz dostrzegać, że te wszystkie rzeczy, które kiedyś cię bawiły albo były ci obojętne, nagle dostrzegasz, że to jest brudne, że to rani serce Boga, że to nie jest wcale przyjemne. A więc kiedy psalmista tutaj mówi o tym, że Bóg buduje dom, to ja chcę mieć taki dom, to ja chcę być takim domem, który jest mieszkaniem Boga żywego. A żebym mógł być mieszkaniem Boga żywego, jak Biblia mówi, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, kiedy odwracamy się od grzechów i zaczynamy iść za Bogiem i On nam przebacza grzechy, to tą budowlę, to nowe życie, które w nas może zbudować, może tylko Bóg zbudować. Nie jestem w stanie i nie byłem w stanie tego zmienić, ale moc Boża nas przemienia. I mówię o czymś bardzo realnym i rzeczywistym, bo tego doświadczyłem osobiście. Mówiłem wam o człowieku, którego życie było zrujnowane z powodu alkoholu. Człowieku, który z zadowoleniem się cieszył, jeśli może się przespać w psiej budzie zimą albo na kupie gnoju, bo żona z powodu alkoholu wyrzuciła go z domu. Takim było jego życie. Wiecie, to jest opłakany stan, że człowiek nawet w takim stanie nie widzi, że jest w takim stanie. On będzie stał i będzie się śmiał z innych i będzie pokazywał innych i będzie często mówił o tych, o, ten głupi, on wierzy. A jego życie jest tak zniszczone. Nie zapomnę tego człowieka, który słuchał wielokrotnie. Wiecie, on wykorzystywał chwilę, żeby móc na takich dniach skupienia, upamiętania w Ustroniu, żeby móc się umyć, żeby mógł coś zjeść przez 3 dni. Przynajmniej było ciepło, wygodnie i czysto. Później znowu na ulicę. Nikt nie był w stanie mu pomóc. Żaden lekarz dla niego już nie przepisywał żadnego ośrodka odwykowego. Mówi, nie ma dla pana żadnej nadziei. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Ileż razy postanawiałem zmienić moje życie, ileż razy mówiłem już nigdy więcej, ale nie odkryłem, że nie mam siły i mocy, żeby było inaczej. Ale Bóg, nasz Bóg, który jest tutaj, ma moc. On ma moc. I On naprawdę zmienia życie człowieka. I na takich trzecich dniach skupienia Bóg dotknął się jego serca. Albo inaczej, on pozwolił Bogu się dotknąć. I tam wtedy wołał do Boga, aby Bóg go ratował, aby Bóg odbudował jego życie, bo już ma dość tego. Wiecie, co się stało z tym człowiekiem? Całkowicie Bóg rozpoczął nowe rzeczy w jego życiu. Wiecie, my dzisiaj nie popatrzylibyśmy na takiego człowieka. To alkoholik. Kim on jest? Tam gdzieś po rowach leży. W psiej budzie śpi, na kupie gnoju, śmierdzi. Kim on jest? A Bóg, który jest budowniczym, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Ten Bóg idzie za każdym z nas, nawet najbardziej zagubionym człowiekiem, zniewolonym człowiekiem. I mówi, ja jestem budowniczym, który ma moc odbudować całe twoje życie.
Wtedy oddał swoje życie Bogu. Wiecie, ja doświadczyłem tego i widzę, kiedy człowiek oddaje życie Bogu i kiedy Bóg wkracza w nasze życie, wszystko staje się nowe. Wszystko. Powiem wam wszystko. Czytałem o niejednym narkomanie, który był czpunem do potęgi. Kiedy oddał swoje życie Bogu i wołał z głębi swojej rozpaczy, on nawet nie wiedział, co Bóg z nim zrobił. Na drugi dzień czytałem o wielu, którzy mówią, chciałem wziąć i wziąłem narkotyk, nawet zażyłem ten narkotyk jakby siłą przyzwyczajenia i nic nie zadziałało. Ale biada, gdyby on dalej to robił, kiedy Duch Boży, Bóg mu uzmysłowił, że został z tego wyrwany, a Bóg zaczął budować nową budowlę, mieszkanie dla samego siebie w jego życiu. I ten Stanisław, bo takim jest jego imię, zaczął się myć, zaczął się ubierać, zaczął szukać pracy, zaczął szukać swojej żony, aby się z nią pojednać. Przyszedł do niej i mówi, wybacz mi. Ona mówi, ja muszę zobaczyć. Ja muszę zobaczyć, ty już mi tyle naobiecywałeś. Ja już tyle słyszałam. Ja muszę zobaczyć. I nagle zobaczyła po jakimś czasie, że on żyje zupełnie inaczej. Ani kropli alkoholu nie ma w jego ustach. Mówiłem wam pewnego razu, idąc przez miasto Wisłę, bo tam mieszka. Nie wiem, czy dziś do dzisiaj mieszka. Burmistrz miasta go zobaczył i nie mógł poznać tego brudnego, śmierdzącego, zaniedbanego człowieka, widzi ubranego, czystego człowieka. Panie Stasiu, co się stało? Czy to Pan? Czy ja dobrze rozpoznaję? To Pan jest? On mówi, tak, panie burmistrzu. To musi Pan do mnie przyjść do biura, opowiedzieć, co się stało. I tam burmistrzowi mógł powiedzieć, co Jezus uczynił w jego życiu. Jeśli Pan domu nie zbuduje. Jeśli Pan domu nie zbuduje. A więc pierwszą rzeczą, którą Bóg bierze, to twoje i moje życie, które często jest zepsute. Ktoś powie, o, pastorze, jestem porządnym człowiekiem. Nie jak ten Stasiu alkoholik. Nie, nie jakiś narkoman. Moje życie, pastorze, ja żyję porządnie. Może nie tak porządnie, jak Korneliusz setnik, który codziennie się modlił. Dawał jałmużny, wspomagał biednych. Może nie tak porządnie, pastorze. Może nie tak porządnie, jak ten Nikodem, nauczyciel, który wszedł do Jezusa w nocy. Ale żyje nieźle. Co można mi zarzucić? Ale w oczach świętego Boga, kochani, i Korneliusz, i Nikodem nie byli dość sprawiedliwymi i czystymi. Bo tak naprawdę tylko Bóg, krew Jezusa Chrystusa, Jego ofiara jest w stanie ciebie i mnie usprawiedliwić w oczach świętego Boga. Wszystkie nasze nawet dobre uczynki w oczach świętego Boga są jak szata splugawione. Nie byłem alkoholikiem, nie byłem narkomanem, nie kurzyłem, nie robiłem wielu innych rzeczy, które szkodzą i tak dalej. Nawet nie przeklinałem, to było incydentalne. A jednak kiedy Duch Boży pokazał mi, zobaczyłem ogromną ciemność w moim życiu. I wiedziałem, że jestem zgubiony. Ale chwała niech będzie Bogu, tak jak brat Mirek na początku czytał, że Bóg nie chce zesłać żadnego ognia na nas, nie chce nas zniszczyć, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Oto Pan, oto Duch Boży nam odkrywa stan naszych serc, abyśmy to zobaczyli i zaczęli wołać, mówiąc, Boże, odbuduj moje życie, zbuduj je tak, aby miało ten wieczny wymiar z Tobą. Bo tylko takie życie, które jest na wieki z Bogiem, może dać Bóg. Żaden człowiek, nikt z nas, wszyscy, zgrzeszyliśmy wszyscy, odstąpiliśmy wszyscy, poszliśmy własnymi drogami, a Pan włożył na Chrystusa, na Syna Bożego wszystkie nasze grzechy, aby dokonać przebłagania za nas. Tak więc, czy to jest narkoman, czy alkoholik, czy taki w oczach swoich sprawiedliwy człowiek? Wiecie, czasami nawet temu sprawiedliwemu w swoich oczach dużo trudniej jest przyjąć łaskę. Dużo trudniej.
jemu się wydaje, że on to jest fajny człowiek. Że właściwie, no przecież on, ja nikogo nie zabiłem, nie ukradłem. Ale jeśli Pan domu nie zbuduje, jeżeli nie masz nowego życia, nie pojednałeś się z Bogiem, to ciągle jesteś taką duchową ruiną w oczach Boga. Potrzebujesz, aby On wziął cię w swoje ręce i uczynił człowiekiem na swój obraz i podobieństwo na nowo. Wiecie, że to nowe stworzenie, którym człowiek staje się przez wiarę w Jezusa, staje się na obraz i podobieństwo Chrystusa. Ten obraz w naszym duchu, który człowiek utracił w ogrodzie Eden. Tym, którzy go przyjęli, daje moc, aby stać się Bożymi dziećmi. Jeśli Pan domu nie zbuduje, wiecie, kiedy już stałeś się Bożym dzieckiem, ciągle potrzebujemy budowniczego. Chcemy, żeby On w nas budował ten swój właściwy obraz. Potrzebujemy poddać się pod rękę mistrza, aby On w nas mógł wykształtować ten właściwy obraz samego siebie. Moi drodzy, czasami myślimy tak, że są rzeczy, co do których lepiej Pana Boga nie mieszać. Albo inaczej, nie zawracać Mu głowy. Wiecie, spotkałem nieraz ludzi, którzy mówią, daj Panu Bogu spokój, On się nie zajmuje przyziemnymi sprawami. Co Jego obchodzi? Czy Ty wybudujesz dom, czy go nie wybudujesz? Co Jego obchodzi, czy jeździsz samochodem czy na rowerze, co Jego obchodzi, tamto czy siamto, a ja nagle czytam Boże Słowo i odkrywam, że Boga absolutnie wszystko interesuje, co dotyczy mojego życia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jeżeli ja czytam, że Bóg zna liczbę włosów na mojej głowie, coś tak ulotnego, coś tak zmieniającego się dzień po dniu, a On ciągle zna liczbę wszystkich włosów na mojej głowie. Ja nawet o tym nie myślę. Ale On zna. Jeżeli Pismo mówi, to Pan Jezus mówi, że On nawet wróbel nie upadnie na ziemię bez Jego wiedzy. To znaczy, że Boga absolutnie wszystko interesuje, co dotyczy Twojego i mojego życia. Interesuje Go, czy się Tobie powodzi, czy nie. Interesuje Go, czy masz na chleb, czy nie. Jego absolutnie wszystko interesuje. Ja Wam już mówiłem, kiedy mieszkaliśmy w zborze w Ustroniu i moja żona mówi, Andrzej, budujmy się. Po pierwsze, za co? Coś tam było. Ale może na kupno działki. Poza tym mówię, nie, Grażyna. Wiesz, jestem pastorem, nie mogę się zajmować domem jeszcze, tu budować i to. Wiecie, dobrze jest, kiedy twoja żona jest przy tobie, jest z tobą, jest wsparciem i też jakby nie naciska. To jest to słowo o tej uległości czy podporządkowaniu. Mamy sobie nawzajem ulegać. Ale dobrze jest, że ona czekała przez 2 lata, aż w końcu doszedłem do tego, że jednak warto. Trzeba. I że to jest wolą Bożą. Bo wiecie, nie chcę robić czegoś, cokolwiek by to było, jeżeli to nie jest wolą Bożą. Zobaczcie, w jakie tarapaty dzisiaj ludzie wpadają, w jakie długi, w jakie zobowiązania, tylko dlatego, że nie pozwolili temu, który jest budowniczym wszystkiego, budować swojej codzienności. Co Boga obchodzi moja książeczka oszczędnościowa? Albo jak wydam pieniądze? A muszę wam powiedzieć, bardzo obchodzi. Powiesz, oho, niebezpieczny teren. Kroczyłeś, pastorze, na niebezpieczny, bo nikt nie lubi za bardzo w kościele mowy o pieniądzach. Wszyscy chcą, żeby jakoś one były, tylko żeby to nic nas nie kosztowało. Ale nie o to chodzi. Wiecie, Słowo Boże wyraźnie mówi, to jest czterokrotnie bodajże w przypowieściach powiedziane, nie ręcz za drugiego, nie poręczaj za drugiego. Spotkaliście się z tragediami, że ludzie tracili cały dorobek życia, bo za kogoś poręczyli w banku.
Ale gdybyś słuchał budowniczego, który wszystko buduje i który daje słowo, o, taki jesteś, takie masz serce zimne i twarde. Nie, to jest mądrość. Bo wierzcie, że Bóg nigdy tak nie zrobi. Biblia mówi, że Bóg jest zawsze wierny wobec nas. Zawsze gra fair wobec nas. Ale wiecie, że my jesteśmy zmienni? My jesteśmy nieuczciwi? O ileż to słyszałem, pastorze, on mnie zapewniał, ona mnie zapewniała, że oddadzą do tego ten dług. Spłacą to, żebym się nie bał, tylko podpisz. Ja bardzo potrzebuję, podpisz. Wiecie, lepiej jest słuchać Boga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Lepiej czy nie? Lepiej jest słuchać Boga niż ludzi. Wiecie, bo serce człowieka jest bardzo przewrotne. I nawet wierzący, odrodzeni chrześcijanie muszą pilnować swojego serca. A później płacz. Bo ten, który zapewniał cię, że on ci odda, że to wszystko będzie spłacone, nagle zniknął, nie ma go, a zostałeś ty, twoja rodzina, twój dobytek i wszystko poszło. Dlaczego? Bo nie słuchamy tego, co Bóg do nas mówi. Słuchajcie, to są rzeczy materialne. O ileż bardziej powinniśmy się zatroszczyć o zbawienie naszej duszy. Bóg coś mówi, a my nie chcemy tego słuchać. Może później, może nie teraz, w innym czasie. Ale muszę wam powiedzieć, że nasze życie jest dynamiczne i sytuacja jest dynamiczna. Kiedy Bóg mówi coś dzisiaj, jestem poruszony, nie odkładam tego na jutro, bo jutro jest zupełnie inna sytuacja. Więc iluż to ludzi nie pytało się Boga, wydawałoby się prozaiczne rzeczy, zamiast zapytać Boga. Panie, czy mogę to zrobić, czy nie? Jechać tam, czy nie? Podjąć się tego, czy nie? Wiecie, kiedy znasz Boga, chodzisz z Bogiem, to co mówię dla nas jest oczywiste, prawda? Tak czy nie? To jest oczywiste. Dla Bożego dziecka to jest oczywiste. O wszystko pytam Pana, bo ja chcę od momentu, kiedy się nawróciłem, ja teraz mam kogoś, komu chcę się podobać, kogo chcę respektować, szanować, a to jest mój Bóg. Potrzebujemy Boga i Jego błogosławieństwa w tych naszych normalnych, życiowych sprawach. Każdy. A Bóg mówi, a ja nie odmówię ci pomocy i błogosławieństwa. A ja będę cię strzegł na wszystkich twoich drogach, mówi Pan. Będę z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, ja tam będę. Tylko czy ty chcesz być ze mną i słuchać tego? Dom naszego chrześcijańskiego życia. Pewne małżeństwo niedawno do nas przyszło. Wierzący ludzie nigdy w tygodniu nie mieli czasu, żeby być na nabożeństwie. Pastorze, praca. Pastorze, zajęcie. Pastorze, nie da się. Oczywiście nie z naszego zboru. Mówię o kimś zupełnie innym. I oni są, że tak powiem, jesteśmy blisko nich, a oni nas. Nie zrozumcie mnie źle. Chcę jedną rzecz podkreślić. Nigdy nie było czasu, bo były ważniejsze sprawy. Nagle przyszła wiadomość. Najgorszy rodzaj raka, jaki pani może mieć. Nie da się z tego wyjść. Nie da się. Wiecie, co się dzieje? Znaczy możemy sobie wyobrazić, co się dzieje, bo nie jesteśmy w tej sytuacji. Małe dzieci, młode małżeństwo. Wiecie, byli u nas, toczyliśmy ogromny bój modlitwy. Wiecie, odczuwaliśmy taką Bożą obecność, że jeszcze przez parę dni chodziłem jakby w tej świadomości Bożego działania. Ona poszła, została skierowana na chemię.
była miała jedną, jakby jeden ten pierwszy etap, pierwszą porcję. I niedawno byli u nas, mówi pastorze, bodajże 2/3 7-centymetrowego guza zmalało. Ale ona mówi coś dziwnego. Pastorze, nagle odkryliśmy, że coś jest ważniejszego niż cała ta praca, to zabieganie. Nagle zaczęli na nowo szukać bliskości Boga. I nagle odkryli to, że mogą być czwartek na nabożeństwie w swoim zborze. Dodatkowo jeszcze jadą na inne spotkanie modlitewne, no bo przecież oni chcą, żeby się o nich modlić. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Kochani, czy to rozumiemy? Że życie nam upływa dzień po dniu. Znajdujemy sprawy dużo, dużo ważniejsze. Zamiast poddać się pod rękę tego, który buduje dom, duchowy dom i chce z nas zbudować duchowy dom, indywidualnie, nasze małżeństwa i kościół. Ale nie mamy czasu. Nie mamy możliwości. Nagle się okazuje, że mamy czas. Że mamy możliwości. Że to wszystko idzie zrobić. Pamiętacie słowa Pana Jezusa? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne, co będzie? Będzie wam dodane. Panie, dałeś obietnicę. Oto ja coś zrobię i wypróbuję Cię, Boże. Wypróbuję Twoją obietnicę. Oto postawiam i zaczynam znowu stawiać Ciebie, Twoje słowo, społeczność z Tobą i z Kościołem na pierwszym miejscu. I muszę wam powiedzieć, nigdy w moim życiu, nigdy w naszym wspólnym życiu nie zawiedliśmy się na Bogu. Nigdy. Ja wam mówiłem o tym domu naszym. Przyszedł moment kryzysu. I był moment, kiedy zastanawialiśmy się, czy go tej budowy nie sprzedać, bo nie damy rady. I gdybym nie miał świadomości, że modliłem się, że pytałem Pana, czy ja mogę rozpocząć, czy On będzie ze mną, czy On będzie z nami, czy On nas pobłogosławi. Ja wiedziałem, że to jest absolutnie wola Boża. To pozwoliło nam dokończyć to nie tylko, ale widzieliśmy Jego Boże cuda nad tym wszystkim. Bo Bóg jest wierny. Bo Bóg jest wierny. On nie rzuca słowa na wiatr. On stoi za swoim słowem. Nie, pastorze, nie mamy czasu. My później, jak zrobimy to i tamto i dorobimy się, my później dopiero zaczniemy. My później będzie... Ileż to razy ludzie robią rzeczy, których wierzący ludzie nie powinni robić. Też w tych sprawach materialnych. Pamiętacie? Jak prorok Malachiasz mówi o składaniu ofiar, a oni dają to, co najgorsze, najbardziej nędzne, chore, słabe, to ofiarują Bogu. Wstydziliby się. Ale nie było żadnego wstydu w nich. Przychodzili do świątyni jakby nigdy nic. Pamiętacie księgę Malachiasza? Czytacie? Dawaj to, co najlepsze. Dawajmy to, co najlepsze, nasze serca, nasze siły, nasze zdolności, nasze talenty, bo wszystko to mamy od Boga. I niech w takim razie to wszystko, kim jesteśmy i czym On nas obdarzył, niech naprawdę chwali Boga. Amen. Niech naprawdę, bo moi kochani, przychodzi dzień, czy prędzej, czy później, przejdziemy na drugą stronę, staniemy przed Nim. On zapyta, co zrobiłeś z tym wszystkim, co Ci dałem? Kim Cię uczyniłem? Powiedz, Panie, ja to sam. Mówi, nie. Te talenty, które masz, te zdolności, które masz, tą mądrość, którą masz, tą siłę fizyczną, którą masz, te środki, które ja Ci... To wszystko jest ode mnie. Chciej to zrozumieć. To jest ode mnie. I właściwie ja tylko chciałem, żebyś jakby... No uczcił mnie z tego, co ja Ci daję. Wywyższył mnie. Nasze małżeństwa, tak jak Henia czytała, potrzebują Pana, który będzie je budował, aby były silne. Ale czy my chcemy słuchać budowniczego, aby zrobić tak, jak on mówi?
po ślubie Tymka i Oli, kiedy tam czytałem pewne teksty, rodzina zadała mi pytanie, o co to chodzi z tym wszystkim podporządkowaniem się? To już jakaś taka staromodna koncepcja. Żony, bądźcie, to tak rzeczywiście tam mają być poddane tym mężom? To jakieś takie nie dzisiejsze jest zupełnie. Wiecie, no Bóg jest wieczny, no nie jest dzisiejszy. Nazwany jest też sędziwym. Ale On jest pełen życia i mocy i wie, że to jest zasada, która jest niezmienna na przestrzeni wieków. Amen. Niech mężowie miłują żony, tak jak Chrystus. Niech żony będą uległe, chociaż z tą uległością i z tą miłością to jest obopólne. Ale ktoś w końcu musi, jeśli jest różnica zdań, powiedzieć tak i tak. A druga strona, czy się to podoba, czy nie, to powinna zaakceptować. Uszanować. I wiele innych rzeczy. Potrzebujemy tego budowniczego dla naszych rodzin, aby nasze dzieci wzrastały dla Bożej chwały. Aby słyszały Słowo, widziały. Kochani, Pan chce to widzieć w życiu naszym. I ostatnia rzecz. Powiedziałem, że do 12 skończę. Dobrze, że jesteśmy w kościele i że wszyscy chcą mi wybaczyć. Pan buduje swój kościół na swoich zasadach. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci. Wiecie, potrzebujemy czy w osobistej, czy w małżeńskiej, czy w rodzinnej, czy w życiu zboru, potrzebujemy wręcz koniecznie Jego błogosławieństwa. Ja nie chcę żyć bez Jego błogosławieństwa. Ja nie chcę Mu powiedzieć, ale Panie, za jednym wyjątkiem. Wiecie, to nie znaczy, że nie mam się trudzić i podejmować wysiłku, bo wszyscy rozumiemy, że tak. Ale trudzić się, mając Jego błogosławieństwo. I nagle odkrywasz, że ziemia... Wiecie, tak było w życiu Abrahama. Ci Kananejczycy mówią tak, jesteś jak książę Boży pośród nas. 100% tego, myśmy tego nie widzieli. 100% rodzi ziemia dla ciebie. Na pewno Bóg jest z tobą. Jesteś jak książę Boży pośród nas. Czy on nie musiał pracować? Czy jego słudzy nie musieli pracować? Musieli. Ale to było Boże błogosławieństwo. Ziemia wydawała obfity owoc. My też to chcemy oglądać w życiu osobistym, małżeńskim, kościoła. Boże błogosławieństwo. Pozwalamy, aby On nas budował. Pozwalamy, aby On nas strzegł naszego życia. I kończąc, zapisałem sobie kilka takich sentencji, kiedy nad tym rozmyślałem w ciągu tego minionego tygodnia. Możemy, czy możesz sam robić, co ci się podoba, nie słuchając Boga i Jego słowa. Tylko gdzie cię to zaprowadzi? Odpowiedź jest jedna, na wieki będziesz sam. Wiecie, Bóg oferuje nam towarzystwo, wieczność z sobą. Możemy, będąc Bożymi dziećmi, nie reagować na Jego słowo, zachętę, ostrzeżenie, tylko jak zakończymy nasz bieg? Czy w ogóle dobiegniemy do mety? Możemy nie słuchać Boga odnośnie naszego życia małżeńskiego i rodzinnego, tylko gdzie nas to doprowadzi? Możemy nie słuchać Boga odnośnie naszego życia, służby w zborze, kościele, tylko czy to znajdzie uznanie w oczach Boga?
Bóg dzisiaj obiecuje nam, że chce stanąć w każdej dziedzinie naszego życia, prywatnej, rodzinnej, małżeńskiej, zborowej z nami. Tylko czy mu na to pozwolimy? Czy tego chcemy? Czy tego pragniemy? Obiecuję jeszcze coś więcej, że nie tylko będzie nas budował, ale będzie nas strzegł. Zwróćcie uwagę, Bóg nazwany tu jest stróżem. Stróżem. I w Starym i Nowym Testamencie Bóg nazwany jest stróżem. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. A Piotr napisał tak. Byliście bowiem zbłąkani jak owce. Lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Cudownie jest wiedzieć, że Bóg nie tylko mnie buduje, ale mnie strzeże. Wiecie, tam jest użyte to słowo, dosłownie gdybym miał to przeczytać, tak jak tekst grecki mówi, że nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. To słowo biskup znaczy między innymi stróż. Ten, który pilnuje, strzeże, dogląda. Chciejmy powstać. Chciej sobie zadać pytanie. Budujesz sam swoje własne życie? Sam idziesz do wieczności? Nie potrzebujesz nikogo? Niczego od Boga? Jako wierzący Boże dziecko przejąłeś sprawy w swoje ręce do tej w pewnym momencie słuchałeś Boga, ale teraz już to nie jest aż tak konieczne. Czy w małżeństwie próbujemy stosować to, co Bóg mówi w swoim słowie? Czy w kościele też stosujemy to, co On jako budowniczy mówi, chcę budować po swojemu, czy też będę budował z Nim na Jego zasadach? Odpowiedzmy sobie. Chcemy się modlić. W tej modlitwie każdy z nas może w tych różnych dziedzinach Bogu odpowiedzieć, powiedzieć, Boże, chcę budować z Tobą moje życie. Możesz dzisiaj swoje życie powierzyć Bogu. Możesz dzisiaj jako Boże dziecko powiedzieć, tak Panie, dłużej tego już tak nie będę robił. Chcemy przychodzić szczerze przed oblicze naszego Pana, naszego Boga. Boże, tak dziękuję Ci za Twoje święte słowo i zdaję sobie sprawę, że tylko dzięki łasce Twojej ten Kościół może wzrastać, dzięki temu, że będą ludzie, Twoje dzieci, które będą chciały razem z Tobą budować ten Kościół. Dziękujemy Ci, że nasze małżeństwa będą mogły stawać się silne tylko dlatego, że będą budować na Twoich zasadach, że nasze osobiste życie z Tobą będzie właściwe. I dziękuję Ci, Boże, że dzięki Tobie mogę być uratowanym człowiekiem. Nie przez moje zasługi, bo ich nie miałem, ale dzięki łasce, dzięki mocy Twojej, dzięki sile Twojej. Za to Ci dziękuję i uwielbiam Cię. Amen.